Witajcie kochani na holu z Lidla. Nie wszystko kupiłam co chciałam, bo nie wszystko było co chciałam kupić, ale mam zgrzewkę wody 19, zgrzewkę 4 sztuki Pepsi. Też była jakaś, chociaż nie było promocji, tak? 19 coś kosztowała. I papier toaletowy, żeby nie musiała za dwa dni lecieć i szukać papieru. O matko, jakie to ciężkie. To jest Wojtka butelka. Mój. Dobra. Rzodkiewka. Kiść pomidorów. Jakieś góralki były na promocji, to jakaś taka nowość, nie jadłam ich jeszcze, więc mamy nugatowe i takie w czekoladzie. Przyprawa do bruszetty i do dań włoskich. Tacyki. Wydaje mi się, że tutaj to wywiozę na działkę. Dalej mamy taki makaron. Makaron spaghetti. Jedna pietruszka. Cztery marcheweczki. I sos tatarski z Rolewskiego. Tu mamy sos czoskowy. Cztery opakowania takich jogurtów były w promocji. Tu mamy brzoskwinia banan, mango banan. I tutaj się chyba też powtarzają. Brzoskwinia banan, mango banan. Ok. Przy zakupie dwóch było trochę taniej, więc mamy dwa keczupy. Oj. Majonez kielecki. Przy zakupie trzech sosów trzeci był za złotówkę, więc mam tu pomidorowy z bazylią. Napoleon. Napoleotanna. Jak to tam się zwał. I tu jeszcze jeden taki. Oj. Dwie kawy, bo przy zakupie dwóch też była promocja. I jedne krótkie. Dobra. Pełen mam stół, więc muszę to wszystko poskładać, pochować i zaraz widzimy się dalej, bo jeszcze mam 3 siaty. 260 zostało wydane, a jeszcze czeka mnie cała chemia. Dobra, lecimy dalej. Boczek surowy, wędzony, bo to mam zamiar wyjąć pierogi z zamrażarki. Jedne smarowidło, smakowita. Dobra, musiałam zamknąć męża, bo robi na balkonie. Nie wiem, czy pokazywałam Wam, że na balkonie na ścianie, jak jest barierka, mam... Nie to, że barierka była czyszczona, to miałam płytki. I mąż je ściągnął ostatnio w weekend. I dzisiaj chciał to, nie wiem, gładź położyć czy coś, bo to... I potem pomalować. Tak, i zaczął... coś tam mieszać, nie wiem co. Nie wnikam. Ser Golda. Dwa razy salami. I tak. Przy zakupie trzech było trochę taniej, więc mamy trzy opakowania mięsa mielonego z łopatki. Potem mam tu moją siatkę, którą wygniotłam. Powiem Wam, że trochę mięsa było dzisiaj na promocji z pomarańczowymi merkantak. Coś tam sobie pobrałam. Zaraz to wszystko będę rozpakowywać, przekładać, notować sobie, bo ja muszę sobie zapisać, bo potem nie wiem, co ja tam mam. No, rozpoznaję kilka podstawowych rzeczy. Ale też na przykład lubię sobie pisać daty, kiedy to zamroziłam. Więc jak słyszycie wiecenie, to znaczy, że mój mąż wieci. Taki w kostce ser Golda. Dwa takie dorsze kupiłam. One są do 11.
Tu mamy 5 zł, tu mamy 5,20. I ja to zaraz właśnie zrobię na obiad. Akurat dzisiaj nie miałam pomysłu, co wyjąć, a szczerze mówiąc, to moja zamarzalka jest pusta. Takie kiełbaski grillowe po 5 zł. One są też do 11, ale je sobie zaraz zamrożę. I któregoś dnia wyjmę, może zrobię barszczyk albo jakąś inną zupę. Dwa razy barówki z szynki. Jedno takie mielone to jest wieprzowo-wołowe po 5,47. A przytowiec leci. Na bank słyszycie. To mi telefon lubi łapać takie dźwięki. Ćwiatki tylne z kurczaka po 5,78. Tak, Wojtek się boi, że papa wierci. Dobra. Wojtek strasznie się boi, denerwuje, jak mąż właśnie wierci, a co? Już zaraz przyjdę. Płytki ściągał piłą, nie piłą, wiertarką. I też był problem. I tu mam kurczak, skrzydełka z kurczaka za 2,92. I chyba nie nagram do końca. Synu, dasz radę! Mówię do męża, czekaj, nagrywam. Skasujesz. Co ja jestem? Ja za chwilę zapomnę, że coś miałam skasować. Ręcznik papierowy, tak, muszę się pospieszyć, bo chyba słyszycie, że tam jest wielki kryzys emocjonalny. Takie a la monte. Śmietana 18. No zdecydowanie muszę podkręcić. Zaraz tata przestanie. Jogurt naturalny. Dwa razy. Co się stało? To siądź tu z mamą. Nie bój się, tata wierci na balkonie. Okej? Okej. Trzy razy takie serki, rek twaróg półtłusty. Może kopytka zrobimy któregoś dnia, co? O, Giorgio leci. Nie chcesz tam oglądać Giorgia? Nie, idziesz oglądać Giorgia? Okej. Nie rób mamie dziury w papierze. Okej. Giorgio leci. O, robi mi dziury w tych papierze. Wiecie, te jak są rolka. 8 bułek, gdyby nagle stwierdzimy, że nie ma chleba. I kupiła mama mleko. 3 sztuki mleka i tyle naszych zakupów, tak? Idź tam, Giorgia, oglądaj. Pa! Pa! O. Tak, Niunia jest bardzo nieszczęśliwy, bo tata wierci. No i idę chyba ratować sytuację, muszę z nim tam posiedzieć sobie, poleżeć. W sumie na dobrze mi wyjdzie poleżeć. Ale szybko to pochowam, później najwyżej się mięsem zajmę. 10 rano, szybko na zakupy wpadliśmy i wypadliśmy. Dużo ludzi właśnie jeszcze nie było, więc fajnie, spoko. I nie wiem właśnie, czy kończyć to, czy nie. Bo mam jeszcze sporo chemii do kupienia. I jakbym kupiła, to może bym nagrała, ale czy ja dzisiaj kupię chemię? Kto to wie? Tak, chciałam kupić borówki te z promocji po 8,99, wiecie, że nie było ich. Było mi przykro. No dobra. Nie kończę, może nagram coś. Ale do zobaczenia później. Jednak, kochani, przyszłam się pożegnać. Mam chwilę czasu. Mąż poszedł już do pracy. Wojtek śpi, Kystek jeszcze w szkole, więc korzystam póki mogę, montuję to co mam, zobaczę co mam, co muszę dokończyć, ewentualnie sobie rozpisać. A z Wami się żegnam, do zobaczenia, pa pa!